Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kiedy byliśmy w zawadzie u kolegi Marcina Kozioła, zapowiedzieliśmy, że odwiedzimy tutaj mieszkającego po sąsiedzku w Łubnianach kolegę Patryka Wróbla. Kolega Patryk Wróbel, pokaż tam Patryk z tyłu tutaj, zobaczmy, lotuje wspólnie z Michałem bratem i oni są piątymi wicemistrzami Polski w lotach gołębi młodych w sezonie 2012. Powiedz Patryk, czy ile masz lat? Jak zdobywałem... Ile masz lat teraz? Teraz w tym momencie mam 23 lata. Czyli wtedy miałeś 19 lat, jak zdobywaliście tytuł, tak? Tak jest, dokładnie. Tutaj gołębiami młodymi lotowaliście, wtedy korzystaliście z czyich porad? Z księdza Kostorza. On już tak jakby od 2012 praktycznie, to był pierwszy rok, tak jakby jak ksiądz Kostor nas prowadził. No i tak jakby już w tym pierwszym roku jakoś wyszło, nie? Tutaj gołębniki, które mamy z tyłu, to są gołębniki wasze rozpłodowe, lotowe? To są gołębie lotowe, dokładnie. Mamy dwa tak jakby gołębniki, gołębi lotowych, mamy jeszcze jeden na strychu. Tak praktycznie zaczęliśmy hodowlę od tego gołębnika na strychu, teraz powiedzmy postawiliśmy, już troszeczkę lat temu, ale postawiliśmy powiedzmy te gołębie ogrodowe, gołębniki ogrodowe. No jakoś tutaj powiedzmy leci, nie? Tutaj obok mamy, widzę taki gołębik, on jest chyba teraz, widzę, nowiutki jakoś. Zbudowany niedawno, chyba woliera taka jest, to chyba będzie gołębnik rozpłodowy, co? Nie, to również jest gołębnik, to jest gołębnik lotowy, no, na gołębie młode, nie? To jest tam u góry ta dziurka? Nie, lot jest z drugiej strony, ze względu na to, że to jest kierunek wschodni, nie? Aha, dobrze, to czyli tam będziemy, jak się nazywa, oglądać sobie gołębie, kiedy młode będą latać, to jak będziemy u Ciebie na locie, to będziemy mogli tam je podziwiać. Tak jest, dokładnie. Dobrze, tutaj gołębie, które masz w swojej hodowli, te takie, może masz takie zrobione tablo, masz 5 gołębi, które są tutaj na zdjęciach. One praktycznie wszystkie takie same wyglądają, są niebieskie. To są gołębie pochodzące z jakich hodowli? To są praktycznie gołębie wszystkie z jednej linii, tak? To są gołębie pochodzące głównie z hodowli Georga Kozioł z Hamburga, z którym już współpracujemy praktycznie też od początku naszej hodowli, czyli od 2002 roku, tak jak po prostu zaczęliśmy tutaj naszą przygodę z gołębiami. Najpierw zaczął ją brat Michał. Michał jest starszy, tak? Tak jest, Michał jest 7 lat starszy ode mnie, zaczął ją w 2002 roku. Ja tak jakby przymusowo tak jakby w to wstąpiłem w 2006 roku, gdy Michał praktycznie ze względów zawodowych musiał wyjechać do pracy do Niemiec. No i tak, się wcześniej gołębiami nie interesowałeś? Nie, po prostu brat mi powiedział, Patryk, musisz się zająć gołębiami. No i tak to się też stało, że tymi gołębiami ale się zająłem. Załapałeś, bo nawet kiedy byliśmy w stanie, zaszczepił mnie, tak kiedy się byliśmy mówi. Nawet u Rainera Pittmana podczas Dni Otwartych, widać było, że tam znawstwo i pasję do gołębi, także dobrze trafił. Oprócz tych gołębi, które mówiłeś, które masz, te, były w tej drużynie mistrzowskiej, to są gołębie pochodzące z hodowli Gerarda Kozieła, tak? Tam tak były jest, oryginały? Cztery gołębie były oryginalne z tej hodowli, bo my co roku tak jakby te młode sobie przewozimy i do lotów, i do rozpłodu. No i akurat cztery gołębie były oryginalne, a ten jeden po prostu, ta najlepsza samiczka praktycznie z tej całej drużyny, to był gołąb Georg Kozioł razy Waldek Schneider, nie? Tutaj gołębie, które masz w swojej hodowli, tam widziałem w lodowodach, to tak starasz się zakupywać dość takie, powiedzmy, okaz, takie perełki, bo nie jest to jakaś jedna linia, tylko takie po prostu wybrane gołębie z poszczególnych takich tych gołębi, które teraz najbardziej się, że tak powiem, sprawdzają u różnych hodowców, tak? Znaczy się, ja powiem tak, konkretne zakupy, tak jakby i konkretne takie szukanie dobrych gołębi zaczęliśmy jakieś 2-3 lata temu, jak po prostu troszeczkę finanse też nam pozwoliły na to, tak? Szukamy czegoś konkretnego, ale też szukamy powiedzmy w porozumieniu z księdzem Kostorzem, tak? Nie szukamy niczego na własną rękę, zawsze staramy się jakoś tam żeby jakieś tam powiedzmy słowo podpowiedzi były z jego strony, bo jednak no, jest bardziej doświadczonym hodowcą i tak jakby te sukcesy ma troszeczkę lepsze od nas, nie? I zawsze chcemy, tak jakby, żeby to ostatnie słowo też należało do niego i dlatego też ta nasza hodowla głównie też opiera się na tych gołębiach, które tutaj ksiądz Kostorz nam poleci, nie? Tutaj dzisiaj trwają tam prace, wiem, że masz tam, rozbudowujecie gołębnik, tam cele zmieniacie, to nie będziemy chodzić oglądać, kiedyś tutaj przyjdziemy, ale może tak powiesz, co jakie ostatnie takie nabytki, co miałeś, ewentualnie co takiego masz zamiar jeszcze dokupić, w jakim kierunku dzieje się rozwój waszej hodowli? Znaczy się powiem tak, doświadczenie tak jakby naszej hodowli utwierdziło nas też w tym, że idziemy w kierunku gołębi Wolfganga Reipera, tak? Te gołębie nam się najbardziej sprawdzały i w tym 2012 i wcześniej, ponieważ ten Georg Kozioł na tych gołębiach bazuje i tak jakby ściągamy już też i bezpośrednio od Wolfganga Reipera i gdzieś tam powiedzmy z innych hodowli, gdzie te gołębie też się sprawdzają, tak? Taki kontakt załapaliśmy na przykład w zeszłym roku z panem Aloyzem Faseltem, te gołębie również były na giełdzie powiedzmy tego kolegi. Wzięliśmy sobie 20 sztuk do lotu w zeszłym roku, z czego 16 zostało, około 10 leciało bardzo dobrze, bo zrobiło 3 do 5 konkursów, czyli maksymalnie. Jestem z tych gołębi bardzo zadowolony, w tym roku również wzięliśmy 25 sztuk do lotu, zobaczymy jak to będzie, ale jestem dobrej myśli, nie?
I tak jak mówię, idziemy w tym kierunku, ale szukamy też tak jakby innych, czyli jakieś tam perełki od Rainera Pitmana, coś od Mariusa Mateusa z Belgii. Teraz prowadziliśmy od kolegi Rogera Buwensa. Dużo hodowców zachwala tą hodowlę, więc szukamy też również pod tym kątem jakichś dobrych ptaków, nie? Cała hodowla, którą dzisiaj macie, to ile liczy tych gołębi? Lotowe, rozpłodowe, to jest dość dużo chyba tego. Znaczy się, ja powiem tak, że przeliczyliśmy się troszeczkę, nie? Około 350-400 nawet gołębi tutaj w tej chwili. Ale mamy, dzisiaj chyba chcieli trochę pozbyć, tutaj właśnie między innymi trzymasz w ręku rodowody gołębi młodych, które wyhodowaliście tutaj u siebie i będą w takich pakietach sprzedawane. Są pakiety, które pamiętacie, że tak powiem, ktoś weźmie do lotu niejako te gołębie się, czy do rozpłodu i przeznaczyć? Znaczy się, ja powiem w ten sposób. W tej chwili ja już mam 170 młodych, więcej mieć nie chcę. Chcecie przetestować to po prostu. Tak jest. I teraz w tej chwili w rozpłodzie są już tak jakby ten trzeci lęk jest... Młode są około dwutygodniowe i właśnie po tych rozpłodowych gołębiach chciałem przeznaczyć na aukcję według mnie najlepsze, co mam, nie? Czyli po najlepszych gołębiach rozpłodowych będzie można się śmiało z tymi gołębiami zapoznać. Będą tutaj pokaż, po takie mamy trzy pakiety, rodowody. Chociaż przedstawmy po jednym gołębie, gdy masz takie pakiety. O, tutaj mamy gołębie o właśnie z Wolfganga Repera, tak jak jest bezpośrednio od Gerarda Kozioła, z tego co widzę, tak? Dokładnie, ten samczyk na przykład wydał samiczkę 141, czyli ta, która była właśnie druga w drużynie, jako druga najlepsza w 2012 roku. No i jej rok młodsza siostra, która w zeszłym roku zdobyła drugi konkurs na 520 km na ponad 18 tysięcy gołębi, nie? Tutaj w rejonie lecieliśmy. Niestety tutaj... w poniedziałek od razu na drugi dzień zjadł jastrząb, no po prostu... Pech. Dokładnie. Tutaj te gołębie też, co jest ważne, one nie będą bardzo drogie, gdyż taki pakiet 5 gołębi po tych twoich najlepszych rozpodowcach wyceniacie na około 500 zł. Zaczynamy od 500 zł, jaka cena będzie? Zobaczymy. A ktoś, kto to nabędzie, będzie sobie mógł tymi gołębiami sobie, że tak powiem, przelotować, czy zrobić co będzie chciał, to będzie już sam decydował o tym nabywca. Jestem zdania, że nabywca będzie zadowolony. Pokażmy teraz. Drugi pakiet może jakiś, bo to takie przykładowe tylko gołębie, wiadomo, na stronie internetowej, tam będziemy mogli zobaczyć szczegóły wszystkich rodowodów tych gołębi. O, zobaczmy. Tu mamy już naszą tą najlepszą lotniczkę. Też w ogóle na Repera widzę tutaj cały czas coś. Tak dokładnie. Jak powiedziałem, Jorika Kulsa, czyli będą Vandenabele gołębie. A to jest akurat Shelly, to jest po naszej najlepszej parze rozpłodowej, która już nie tylko wydała Shelly, czy tam 60-39, tylko wydała już powiedzmy dużo, dużo więcej. Tak jakby tych takich perełek lotowych, że tak to nazwę. No zobaczymy. No, gołębie myślę, które daje na tą aukcję są bardzo wartościowe. A co się okaże w lotach, to tego nie wie nikt, jak to się mówi, nie? Kiedy już tutaj się troszeczkę uporasz, pomału będziemy właśnie kończyć, a kiedy się uporasz, to jest z gołębnikami, bo tam mówię, tak jak mówię, cały czas trwają pracę, to jeszcze przygotowujemy też jeszcze wspólnie z Patrykiem jeszcze dla hodowców coś taką niespodziankę związaną z lotami gołębi młodych, ale to później będziemy o tym mówić. Natomiast kiedy się uporasz już z tym, to odwiedzimy Cię i pokażesz nam, jak wygląda w gołębnikach, jak tam na pewno na locie też Cię postaramy się odwiedzić, gdyż młodych hodowców, którzy mają takie sukcesy, należy i promować, i też wskazywać właśnie te drogi rozwoju. Czy coś jeszcze chcesz kolegom dodać? Serdecznie zapraszam. Tutaj jeszcze powiedzmy jedną rzecz, bo tutaj kolega występuje w takim białym dresie, to jest napisane Paloma, bo wspominaliśmy, kiedy byliśmy u Marcina tutaj po sąsiedzku w Zawadzie, w sklepie, wspominaliśmy o tym, że kolega Patryk Wróbel jest dystrybutorem produktów firmy Paloma, karm, innych preparatów. Tam widzieliśmy u Marcina, pokazaliśmy karmy i... mieszankę mineralną w takim wiaderku 10-kilowym, ale jeszcze jak Marcin zauważył, zapomnieliśmy pokazać inne produkty, tam chyba Kreuter Mix. Dokładnie. No trochę tych więcej. Zapomnieliście o jednej półce, jak to Marcin do mnie zadzwonił i szybko powiedział, że był film, ale zapomnieliśmy o jednej półce, nie? Ale to i nadrobimy to kiedyś. A ty tam, nam powiedz, co tam na tej półce mogło być jeszcze. Znaczy się, ja powiem tak, tam są głównie powiedzmy jakieś tam kwestie olejowe, że tak to nazwę, czyli olejek z oregano, olejek czosnkowy, olejek czosnkowo-cebulowy. To są takie powiedzmy też typowo naturalne produkty, jakie wypuszcza na rynek Paloma. Paloma nie ma tak jakby jakichś tam swoich chemicznych powiedzmy produktów. Ma bardziej powiedzmy pod kątem natury, nie? Tutaj jeszcze powiedzmy taką rzecz, bo wy te produkty tutaj macie siedzibę, hurtowo sprzedajecie, to zamawiamy tam w sklepie u Marcina, czy tutaj na miejscu u Ciebie takie produkty? Jeżeli chodzi o handel hurtowy, to ja tylko się zajmuję hurtem, tak? Marcin jest jako detalista, Marcin powiedzmy jest sprzedawcą detalicznym, ale również powiedzmy tutaj na Opolszczyźnie produkty Palomy można spotkać w Kolumbeksie u kolegi Jurka Koźlika, tutaj warto też również o tym wspomnieć. I w sklepach innych, które nawiązały współpracę z Wami. To dokładnie. Na stronie internetowej. I chciałem też wspomnieć o tym, że to, że Marcin jest tak jakby również detalistą, to nie znaczy to, że
te ceny, powiedzmy, Palomy są mniejsze aniżeli w innych sklepach. My staramy się, żeby te ceny były porównywalne, za tego, że trzeba tak jakby jakąś tam wolną konkurencję robić, nie? No tutaj powiedzmy jeszcze, bo powiedziałeś o tych produktach, o stronie internetowej, powiedzmy, gdzie można było się zapoznać z większą ilością informacji o tym. Wszystkie produkty i wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.palomapolska.pl. Tam wchodząc jest tak jakby cały asortyment Palomy jest. Oczywiście hodowcy mówią, dlaczego nie ma cen, no ale niestety tych cen tam nie będzie, ponieważ jesteśmy, tak jak powiedziałem, hurtownikiem. O ceny należy pytać w swoich najbliższych sklepach. I zachęcamy właśnie do wejścia na stronę, gdzie można się zapoznać z pełną gamą produktów firmy Paloma. I tutaj ostatni raz już pokażemy gołębniki, a będziemy tutaj obserwować, jak się rozwija hodowla kolegów Patryka i Michała. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.